Dzisiaj zobaczycie w tutorialu, jak używać nano banana w Confi UI. No i po kilku próbach udało się uzyskać zamierzony efekt. Mamy postać, taką jak tutaj, oraz mamy w tle samochód. Zrobimy z tego profesjonalne zdjęcie produktowe. I oto wynik. Kolejny przykład, jest to zdjęcie roweru, nad którym pracuje mój syn. Jest zajawkowiczem remontowania rowerów. Rower jest jeszcze w fazie budowania. Zamiast robić cyberpunkowe klimaty, wykorzystuję po prostu potencjał modelu i proszę go, żeby wygenerował, stwórz zdjęcie prezentujące ten produkt w atrakcyjny sposób. Pozostawiam mu dużą, wolną rękę i sprawdzam, która generacja wskoczy w taki sposób, że będę zadowolony. No i mamy to. Napisałem taką wtyczkę, która nazywa się Nano Lazniak Gemini API i w nią wklepujecie swoje API key. Żeby uzyskać klucz, wystarczy wpisać Google AI Studio. O, popełniłem błąd. Google AI Studio. I wchodzimy na Google AI Studio. U dołu wybieramy Get API Key. I w tym miejscu tworzycie nowy klucz API. Będziecie musieli prawdopodobnie utworzyć dane związane z płatnościami. Uzyskany klucz kopiujemy i wklejamy do Confi UI. Teraz jak zbudować prompt po kolei. W tym miejscu macie miejsce, gdzie promptujecie, wpisujecie to, co chcecie, aby model wykonał, zrobił, przetworzył. Związane rzeczy oczywiście z obrazem. W tym miejscu wciągamy sobie na przykład jakieś obrazy referencyjne. Klikamy Choose File to Upload. I wybierzmy na przykład jakieś zdjęcie wykonane telefonem. Zrobimy z tego profesjonalne zdjęcie produktowe. Przechodzimy do miejsca, gdzie wprowadzamy prompta i wpisujemy, nawet w języku polskim. Stwórz profesjonalną fotografię produktową na jasnym tle. Teraz w tym miejscu wyciągamy noda, wciskamy search i wpisujemy Save Image. W tym miejscu możemy zdefiniować nazwę oraz folder, w którym ma zapisać Confi UI nasz wygenerowany obraz. Ja wpisałem Products IMG i wciskamy Enter. Teraz wciskamy Run i czekamy. I jak widzicie, otrzymaliśmy zdjęcie tegoż to produktu, ale niestety troszeczkę uległ zmianom. Można nad tym też zapanować. A jak? Zmieniając po prostu prompta. Zmieniłem na stwórz profesjonalne zdjęcie tego produktu i teraz uwaga, zachowaj wszystkie jego cechy. W nawiasie produktu, niech produkt będzie prezentowany na jasnym tle. Render. I oto wynik. Teraz zbudujemy porównywarkę obu fotografii, źródłowej i wyjściowej. Przeciągamy z obrazu inputowego, wciskamy Search i wybieramy tę oto wtyczkę. Przeciągamy z Generate Images i teraz możemy wcisnąć Generate. I gdy najedziemy myszą, mamy już porównywanie wygenerowanego obrazu z źródłowym. Co ciekawe, moja wtyczka obsługuje też generowanie wielu obrazów za jednym zapytaniem do API. Wystarczy odpowiednio spromptować. I wpisałem, stwórz 5 profesjonalnych zdjęć, 16:9 tego produktu, zachowaj wszystkie jego cechy produktu. Niech produkt będzie prezentowany na jasnym tle. Każde spacja. Zdjęcie wykonaj z innej perspektywy. Wciskamy Run i mamy produkt z różnych perspektyw. Pierwsze zdjęcie
na odstrzał. Drugie zdjęcie na odstrzał. Trzecie zdjęcie na odstrzał. Czwarte zdjęcie na odstrzał. Piąte zdjęcie na odstrzał. Niestety żadne się nie udały. Trzeba zrobić to jeszcze raz, poprawiając prompt. No i teraz mamy ten produkt już prawie pokazany we właściwy sposób. Mamy z czego wybierać kilka fotografii i w zasadzie odwzorowanie jest całkiem dobre. Teraz trochę inny eksperyment. Spróbujemy użyć prawdziwego modelu samochodu oraz wizerunku konkretnej osoby. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dodaliśmy już samochód. Dodajemy noda Make Image Bev oraz noda Load Image, aby wgrać konkretny wizerunek osoby. I wstawiłem swoje zdjęcia. Jak byłem młody i piękny. Teraz promptujemy i odpalamy render. No i oto wynik. Postać nie jest zbyt podobna, więc poprawimy jeszcze prompta. Chwilowo nie wychodzi to tak, jak bym chciał, dlatego wyciągam sobie show text, żeby zobaczyć, co zwraca model, jeśli chodzi o warstwę tekstową. No i po kilku próbach udało się uzyskać zamierzony efekt. Mamy postać, taką jak tutaj, oraz mamy w tle samochód. Jak uzyskałem tego prompta? Wpisując takie oto hasło. Stwórz zdjęcie tej osoby, w nawiasie bliski kadr na osobę stojącej przy tym samochodzie, całość w klimacie zdjęcia w cyberpunkowym klimacie. Osoba ma być postacią pierwszoplanową, samochód nie ma być cały w kadrze, tylko postać. Zachowaj właściwe proporcje, całość ultrarealistyczna, bokeh itd. Tutaj, aby uzyskać ten konkretny efekt, manipulowałem temperaturą, parametrami TOPK, który jest odpowiedzialny za skupienie się, tak jakby modelu na tym, co wpisaliśmy. Im niższy parametr, tym większe skoncentrowanie na tym, co mamy wpisane. Temperaturę wycyrklowałem na 0,4. Spróbujemy powtórzyć ten efekt. No i po kolejnych kilku próbach udało się uzyskać też fajny efekt. Dopisałem, że ma być logo Lotusa na czapce. Coś w stylu loga Lotusa jest już na czapce. Niestety postać się znacznie zmieniła, więc promptujemy dalej. No i po kilku próbach mamy już taki efekt. Prawie się udało. Generalnie twarz moim zdaniem jeszcze nie odwzorowuje mnie, że tak powiem. Ale dopisaliśmy, że ma być kurtka, ma być logo Lotus. Logo Lotus też jeszcze nie jest zbyt dokładne. Podejmiemy jeszcze kilka prób i przechodzimy do kolejnego przykładu. No i mamy kolejną wersję i myślę, że taki już efekt nas zadowala. Teraz pokażę Wam, ile w tych wersji wygenerowałem w czasie prób. Łącznie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oczywiście nie każda wersja w ogóle spełnia oczekiwania, są błędy i tak dalej, więc trzeba troszeczkę popromptować i popróbować, ale tutaj macie jakby pogląd na całość. Nie prezentuje tylko najlepszych wyników, tylko pokazuje, jak faktycznie narzędzie działa. No i dobra, lecimy dalej. No już teraz troszkę mnie mocno zmienia, bo zbyt dużo rzeczy wpisałem w prompcie, więc na razie odpuszczam to, tą sytuację i idziemy dalej do kolejnego testu. Kolejny przykład, jest to zdjęcie roweru, nad którym pracuje mój syn. Jest zajawkowiczem remontowania rowerów. Rower jest jeszcze w fazie budowania, został odmalowany.
i wpisaliśmy taki prompt, stwórz fotografię tego roweru jadącego przez cyberpunkowe miasto. Na rowerze siedzi kobieta, stara się odwzorować produkt jak najwierniej, jest pomalowany czarnym matowym lakierem. Otrzymaliśmy taki oto efekt. No i jest już całkiem spoko, muszę przyznać. Tak więc no, mamy ten rower odwzorowany całkiem dobrze. Nie ma jeszcze pedałów w rowerze, więc jeszcze to spróbujemy poprawić. No i udało się uzyskać całkiem fajny efekt. Jestem już całkiem, można powiedzieć, zadowolony. Może trochę te nogi, że tak powiem, można byłoby lepiej ułożyć. Ale to też z tego względu może być problem, że rower nie ma drugiego pedału jeszcze zamontowanego. Więc na razie może to zostawimy, albo spróbujemy jeszcze delikatnie spromptować. No, przy kolejnych iteracjach nadal nie jest idealnie, ale może już to być. Chwilowo troszeczkę zmieniłem strategię. Zamiast robić cyberpunkowe klimaty, wykorzystuję po prostu potencjał modelu i proszę go, żeby wygenerował, stwórz zdjęcie prezentujące ten produkt w atrakcyjny sposób. Pozostawiam mu dużą, wolną rękę i sprawdzam, która generacja wskoczy w taki sposób, że będę zadowolony. O, i tu już mamy ciekawe rozwiązanie. Wrzucimy sobie teraz... No i mamy to, zobaczcie. Wpisałem taki dość prosty prompt. Pokaż 4 różne zbliżenia w atrakcyjny sposób na detale tego roweru. Wygeneruj 4 różne obrazy na ciemnym tle z pięknym studyjnym oświetleniem, tak by prezentowały jako... wykonania i matowy lakier. Otrzymaliśmy taki oto efekt i tak z tego co znam ten rower, to jest naprawdę całkiem dobrze odwzorowany. Elementy brakujące, no co prawda tutaj może coś przy hamulcach, ktoś kto się zna, by mógł się przyczepić, że coś jest nie do końca tak jak powinno. No ale wszystko się zgadza, z tyłu na rowerze nie ma zamontowanego drugiego elementu korby jeszcze, więc on tutaj część elementów doinsynuował, że tak powiem, ale całość prezentuje się moim zdaniem znakomicie. Sprawdźmy, czy jeżeli poprosimy o wygenerowanie 10, czy też nam wygeneruje jakoś na teraz jasnym tle z pięknym studyjnym oświetleniem, tak by prezentowały jakość wykonania i matowy lakier. Ja w tej chwili wciskam render, specjalnie nie będę przyspieszać, żebyście wiedzieli jak szybko to robi. No, pierwsze uderzenie, że tak powiem, zwróciło czarny obraz. I chyba dopiero za trzecim razem, zaraz zobaczymy, pokaż, przez RZ pisałem, pokaż. Przez Z kropko się pisze. Dobra. I specjalnie poczekam, żeby wam pokazać, ile czasu zajmuje generowanie 10 różnych zbliżeń w atrakcyjny sposób. Uwaga. Tutaj mamy konsolkę. I zobaczcie. Moim zdaniem to jest naprawdę fajne, rewolucyjne narzędzie, które może wam fajnie pomóc w sprzedaży waszych być może produktów, więc cena API też nie jest, no nie jest to jakieś super tanie, ale też nie jest na tyle drogie, żeby porównać to z sesją fotograficzną, którą musiałbyś organizować, no to raczej jest to bardzo optymalne rozwiązanie. Teraz poprosiłem o zdjęcia na białym tle, więc mamy już coś takiego. No, słuchajcie, nie wiem, czy bieżnik tutaj był sfotografowany. Mamy taki kształt bieżnika po boku. No tutaj musiał wyinsynuować sobie to, jak wygląda sam bieżnik. Ale kształt, tutaj te boki, no w miarę się coś tutaj zgadza. I teraz tak, tutaj mamy czarny pasek i na naszym rowerze też jest ten czarny pasek, zobaczcie.
Więc no, poziom odwzorowania detali genialnie, nie? Tak to wygląda. No trochę tutaj miejscami, że tak powiem, przedobrzył, jeśli chodzi o te zdjęcia, ale naprawdę jest spoko. Ja to wysyłam mojemu synowi jako ciekawostkę. A i jeszcze dwie na koniec bardzo istotne sprawy. Wtyczka, którą używałem, jest mojego autorstwa i możecie ją pobrać i musicie ją umieścić w folderze, gdzie macie ConfUI, wejść do Custom Notes i w tym miejscu ją rozpakować. Jeżeli używacie wersji Portable, którą polecam używać, musicie wejść sobie też i zainstalować requirements od tego, to Custom Node. Tam, gdzie macie ConfUI, wejdźcie do Python Embedded. Tutaj w adresie wpiszcie cmd. Następnie wpiszcie takie oto polecenie. Python myślnik m pip install myślnik r dwie kropeczki ConfUI custom nodes ConfUI nano lasnik banana requirements.txt. To polecenie też wrzucę w opisie pod filmem. I teraz jeszcze jedna rzecz. Musicie też utworzyć klucz API, o czym wspominałem na początku. Teraz pokażę, jak to dokładnie zrobić. Wchodzimy, wciskamy Create API Key, wybieramy projekt. Jeśli nie macie jeszcze projektu, będziecie zmuszeni go stworzyć. Musicie wejść do console cloud. W tym miejscu stworzyć projekt, wybierzcie New Project, nazwijcie sobie projekt na przykład mój LLM, wybieracie Create i wciskamy Generate API Key. Otrzymujecie klucz, który wklejacie do ConfUI w tym miejscu. Teraz już będzie to działać. I to by było już teraz naprawdę na tyle. Chociaż jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Usunąłem ten klucz API, więc nawet go nie sprawdzajcie. Musicie stworzyć swój własny. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.